Witaj w pierwszej lekcji tygodnia 16 na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. W dzisiejszej lekcji zajmiemy się trybem rozkazującym. W języku angielskim ma to nazwę imperative, czyli tryb rozkazujący. Brzmi to dość można powiedzieć profesjonalnie oczywiście i dość tak um, skomplikowanie. Zresztą jak większość takich Profesjonalnych, że tak powiem, nazw gramatycznych, czy zagadnień omawianych w gramatyce języka angielskiego. Natomiast w zastosowaniu jest to bardzo proste. Tryb rozkazujący to na przykład wyrażenia takie jak uśmiechnij się, chodź tutaj, nie rób tego, na przykład takie proste wyrażenia potrzebujemy do tego utworzyć tryb rozkazujący, czy że tak powiem, wiedzieć, jak użyć czasownika właśnie w trybie rozkazującym, jak takie zdanie będące takim rozkazem, poleceniem zbudować. Także w wyrażeniach takich jak na przykład dobrego lotu, udanego wyjazdu, miejcie dobry czas, bawcie się dobrze. Także w tego typu wyrażeniach potrzeba użyć trybu rozkazującego. Więc jest to bardzo, bardzo często używana, że tak powiem, konstrukcja, czy można powiedzieć, coś, co używamy w języku angielskim na co dzień. Temat dość przyjemny, niezbyt trudny w porównaniu do innych, ale jak powiedziałem, bardzo, bardzo potrzebny. Zacznijmy jak zwykle od słownictwa, potem grammar i zdania do powtarzania. Zacznijmy lekcję. Dzisiejszej części vocabulary przed nami 10 nowych słówek. Jak zwykle zaczynamy od rzeczowników. Pierwszy z nich to słowo nation. Nation to naród. No i od tego słowa też nationality czy to narodowość czy narodowy national w ten sposób nation naród. Drugie słowo a market. A market może być używane w kilku kontekstach, w kilku sytuacjach. Um, pierwszy to rynek, um, targowisko, jarmark, targ, tak? Czyli także ryneczek się to nazywa targowisko, jarmark, czyli a market. I jeżeli powiemy na targu, at the market, street market, może być coś takiego, jako taki ryneczek przy ulicy street market. Um, targowisko, jarmark, ryneczek w ten sposób, ale także market to rynek w sensie e, ekonomii, w sensie ekonomicznym rynek, rynek zbytu, rynek na samochody i tak Kolejne słowo muzyka, rzeczownik e, niepoliczalny, stąd tu nie ma przedimka. Tutaj zaznaczyłem to niepoliczalny uncountable music. Music żeby ym, właściwa wymowa to mu, music. Muzyka, no i słuchanie muzyki, listening to music, muzyka klasyczna, tutaj taki przykład, classical music w ten sposób. Plan bądź projekt, to w języku angielskim plan. Plan, ta wymowa tutaj właściwa, to było coś między A i E. Plan, ym, czyli na przykład plan B, to był, był plan B. Tak, czasami mówimy, tak? Czy masz jakiś plan B, jeżeli by plan A nie wypalił, tak na tej zasadzie. E, tak, tak jest to używane. E, czy masz jakieś plany na weekend? Tak, tak też tego słowa używamy, czyli w liczbie mnogiej tu by było. Do you have any plans for the weekend? Czy masz jakieś plany e, na wakacje, na weekend i tak dalej, czyli plan w ten sposób. E, ale w, w, też w znaczeniu jako projekt, Rozumiemy też ten plan. Plan budynku, plan domu, a plan of a house. Projekt domu, plan domu, a plan of a house. Także tak używamy tego słowa. Teraz czasowniki, pierwszy z nich to to win, to win, wygrać. Na przykład to win a medal, wygrać medal, wygrać jakąś kwotę pieniędzy, to win 500 dollars, na przykład to win a game, wygrać mecz, to win a race, wygrać wyścig. Kolejny czasownik to offer to offer dwie literki F w zapisie Oczywiście an offer, byłaby to oferta, to offer, oferować bądź proponować. To byłoby to tłumaczenie na język polski. I jako przykład, czy mogę zaoferować, zaproponować ci coś do picia. Can I offer you something to drink? I offer. Can I offer? Czy mogę zaproponować, zaoferować Ci Kolejny czasownik to remember to remember Tłumaczymy go, czy używamy go w znaczeniu pamiętać przede wszystkim Czyli na przykład do you remember, czy pamiętasz albo przypomnieć sobie, tak? Bądź zapamiętać także. tak tłumaczymy ten, ten czasownik to remember. I tu dałem też taki przykład. I can't remember, nie mogę e, sobie przypomnieć. I can't remember, bądź też możemy powiedzieć, I don't remember, nie pamiętam, tak? W ten sposób. E, remember, dalej przymiotniki, krótki bądź niski do osób, czyli short, możemy powiedzieć krótkie włosy, short hair, krótka przerwa, short break, short visit, krótka wizyta. E, e, krótka przerwa, krótka wizyta, ale także niski, short e, do osób. Czyli he is very, uh, 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 very short. On jest bardzo niski, byśmy powiedzieli. E, o osobach. Dalej słowo single. Single. Hmm. Znamy słowo na język polski single. Ktoś jest singlem, to powiemy, że jest bądź mężczyzna nieżonaty, bądź niezamężna kobieta on jest, ona jest singlem, e, czyli w ten sposób powiemy he is single, on jest e, nie w związku małżeńskim, he is single, tak byśmy to powiedzieli, nie, e, nie w związku, he single, e, bądź też powiemy single o czymś, co jest pojedyncze. Na przykład byśmy powiedzieli a single hair, jeden pojedynczy włos, byśmy powiedzieli single hair, jeżeli coś wymaga takiego doprecyzowania, że coś jest pojedyncze, single, no, i jeszcze słówko just, just, czyli po prostu tylko bądź właśnie tłumaczone jest na takie sposoby, ponieważ na przykład po prostu po prostu zadzwoń do mnie, tak? Just call me. Także w tych znaczeniach, w zdaniu różnie będzie tłumaczone, także tylko. Bądź właśnie, bądź co dopiero, dopiero co można by też użyć tego, więc więcej by to trzeba by było tutaj w zdaniach konkretnych, yy, w zależności jakby było w jakim zdaniu użyte to słówko, to by było ono tłumaczone właśnie w różny, na różny sposób w różnych kontekstach. Imperative, czyli tryb rozkazujący. Tryb rozkazujący w języku polskim to na przykład wyrażenia czy frazy takie jak zrób to, idź tam, umyj zęby na przykład, idź spać i tak dalej. Czyli gdy wydajemy komuś jakieś polecenie bądź rozkaz, stąd także nazwa tryb rozkazujący. Gdy posługujemy się w języku angielskim trybem rozkazującym, używamy czasowników. W formie bez okolicznika, ale bez cząstki "-to". Czyli go, do, czyli go, ich, do, zrób, take, weź, come, chodź. Zwykle gdy mówimy, czy gdy wprowadzamy nowe czasowniki w części vocabulary, tam zawsze ten czasownik, dany czasownik wprowadzony jest tą cząstką "-to", i zawsze mówiliśmy, że jest to forma bezokolicznika okolicznika z tym to. Natomiast jest także forma bezokolicznika bez tej cząstki to i właśnie tryb rozkazujący jest właśnie w tej formie, czyli bez tej cząstki to będą e, czasowniki. Zobaczmy, używamy ich tak samo w stosunku do osoby e, you, tak w znaczeniu ty, jak i w znaczeniu wy. Czyli Mówimy tak samo: uśmiechnij się, smile. Używamy tego samego zwrotu w odniesieniu do osoby ty, czyli ty się uśmiechnij oraz osoby wy, czyli uśmiechnijcie się. Tak? W języku angielskim nie ma rozróżnienia jest tak samo, tak? czyli stąd mówimy albo do jednej osoby: uśmiechnij się, albo do wielu osób uśmiechnijcie się czyli zrób coś albo zróbcie coś czyli tak samo to w języku angielskim brzmi smile uśmiechnijcie się uśmiechnij się come here będzie znaczyło zarówno chodź tutaj gdy będziemy kierować do jednej osoby bądź chodźcie tutaj czyli do wielu osób come here tak w ten sposób tu nie ma rozróżnienia w języku angielskim gdy powiemy be nice będzie to znaczyło zarówno bądź grzeczny, jak i bądźcie grzeczni, bądźcie grzeczne. Czyli gdyby to było na przykład do dzieci, to byłoby to więcej niż jedno dziecko. Be nice. Czyli widzimy, że tutaj czasowniki smile, uśmiechnąć się, come, przyjść, be, być, to są ten bezokolicznik bez tej cząstki to, w ten sposób. Chodźmy do punktu drugiego. Zakazy, tak? Czyli gdy mówimy... Nie rób czegoś, nie idź, nie dzwoń, nie dotykaj i tak dalej. Zakazy w, w, w trybie rozkazującym tworzymy przez dodanie operatora, yy, dodanie operatora do i not, tak do plus not będzie don't don't. Dlatego, że mówimy do osoby ty lub wy, dlatego operator do tutaj jest właściwy plus ta cząstka przecząca not, czyli do not, czyli don't. No, i oczywiście y, to don't możemy rozdzielić jako do not, oczywiście. Natomiast będziemy używać skrótów, czyli zobaczmy. Nie rób tego, bąd, bądź nie róbcie tego. Będzie don't do this, tak? Do this, zrób to. Don't do this nie rób tego, tak, albo nie róbcie tego don't do this, oczywiście moglibyśmy rozdzielić i powiedzieć do not do this natomiast przeważnie się raczej tak nie mówi, raczej się używa skrótu, don't do this, nie rób tego, nie róbcie tego, nie idź tam nie idźcie tam don't go there, w ten sposób, czyli tu mamy to, żeby ktoś czegoś tam nie robi, don't, tak nie dzwoń do niej, nie dzwońcie do niej don't call her nie dzwoń do niej, tak, don't call me nie dzwoń do mnie w ten sposób byłoby. Czyli zakazy. Nie rób czegoś, tak? Don't. I ostatni e, punkt. Imperatives są bardzo często używane w codziennych wyrażeniach, takich jak na przykład e, miłego lotu to także jest tryb rozkazujący, bo w języku angielskim to będzie Have a nice flight. Flight to lot i have a nice flight dosłownie powiemy miej miły lot, tak? Czyli to have tutaj jest jakby w trybie rozkazującym. Have a nice flight miłego lotu, czyli miej mi, miły lot. Tak samo wyrażenie takie jak baw się dobrze, także tutaj jest have w trybie rozkazującym. Have fun, miej zabawę dosłownie, have fun e, i to też jest tryb rozkazujący. Have a nice flight, have fun, bądź Have a good time together. Miejcie dobry czas razem. To też będzie tryb rozkazujący, więc można by było to uogólnić, że są to takie często używane e, wyrażenia dnia codziennego. tak? E, miłego lotu baw się dobrze, miejcie dobry czas. Tutaj są to wyrażenia zawierające tryb rozkazujący właśnie. Powtórz za mną kolejno. Najpierw 10 słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze. Naród. A nation. A nation. Naród. Rynek. Targowisko, jarmark. A market. A market. Rynek. Muzyka. Music. Music. Muzyka plan projekt a plan a plan plan wygrać to win to win wygrać oferować proponować to offer to offer oferować pamiętać przypomnieć sobie to remember to remember pamiętać krótki niski o osobach short short krótki pojedynczy singiel. single single pojedynczy po prostu tylko bądź właśnie. Just. Just. Po prostu. Teraz zdania. Usiądź, proszę. Sit down, please. Sit down, please. Usiądź, proszę. Sprawdź swoją skrzynkę e-mail. Check your e-mail. Check your e-mail. Sprawdź swoją skrzynkę e-mail. Tylko pamiętaj, nie spóźnij się. Just remember, don't be late. Just remember, don't be late. Tylko pamiętaj, nie spóźnij się. Bądźcie grzeczni. Be nice. Be nice. Bądźcie grzeczni. Nie mów im o tym. Don't tell them about it. Don't tell them about it. Nie mów im o tym. Nie idź tam, to niebezpieczne. Don't go there, it's dangerous. Don't go there, it's dangerous. Nie idź tam, to niebezpieczne. Zamknij drzwi, na zewnątrz jest zimno. Close the door. It's cold outside. Close the door. It's cold outside. Zamknij drzwi, na zewnątrz jest zimno. Idźcie do swojego pokoju. Go to your room. Go to your room. Idźcie do swojego pokoju. Nie martw się. Twój pies jest bezpieczny. Don't worry. Your dog is safe. Don't worry. Your dog is safe. Nie martw się. Twój pies jest bezpieczny. Nie czekaj na mnie. Don't wait for me. Don't wait for me, nie czekaj na mnie. Chodź tutaj, chcę ci coś powiedzieć. Come here, I want to tell you something. Come here, I want to tell you something. Chodź tutaj, chcę ci coś powiedzieć. Nie rób tego, to nie jest dobry pomysł. Don't do it. It's not a good idea. Don't do it. It's not a good idea. Nie rób tego. To nie jest dobry pomysł. Miłego dnia. Have a nice day. Have a nice day. Miłego dnia. Nie otwieraj okna. Don't open the window. Don't open the window. Nie otwieraj okna. Dobrej zabawy. Have a good time. Have a good time. Dobrej zabawy. Nasza lekcja dobiega końca, więc zachęcam Cię jak zwykle w tym miejscu do tego by w kolejnych dniach sięgnąć do podręcznika i na stronie 94 znajdziesz homework, zadanie domowe do dzisiejszej lekcji. Zachęcam Cię, poćwicz sobie właśnie yy, używanie tego trybu rozkazującego, jak zwykle właściwy sposób zapisu zdań oraz słówek do przetłumaczenia, w stronę wcześniej w części Check Your Homework. A my widzimy się już w kolejnej lekcji. Do zobaczenia.